Rozmowa dnia. A gościem Sygnałów Dnia jest pan Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. O sprawach europejskich za chwilę będziemy rozmawiać, ale teraz chciałam pana zapytać o emocje, które w ubiegłym tygodniu miały miejsce podczas posiedzenia Sejmu, bo pod koniec ubiegłego tygodnia odbyło się głosowanie w Sejmie dotyczące rekompensat dla mediów publicznych. Opozycja domagała się, aby te sumy były przekazane na onkologię, na leczenie chorych na raka i w taki sposób przedstawiany był ten problem, że albo media publiczne, albo lecznictwo. No właśnie, to jest cała perfidia tej sytuacji, bo rzeczywiście media publiczne mają corocznie taką rekompensatę za utratę abonamentu i ponieważ jest to spółka Skarbu Państwa, czy spółki Skarbu Państwa, bo dotyczy to telewizji i radia, to państwo jest zobowiązane do zapewnienia tej rekompensaty i stąd ta ustawa. Co więcej, to nie są żywe pieniądze, tylko to są obligacje Skarbu Państwa. Spółka Skarbu Państwa takimi obligacjami zgodnie z kodeksem handlowym i prawami rynkowymi może się posługiwać. Więc sugestia, że to jest żywa... Można było te obligacje przenieść do szpitali? Tak, właśnie. W związku z tym sugestia, że te obligacje można przenieść do jednostki budżetowej, no jest po prostu oczywistym kłamstwem. Tego zrobić nie można. Szpitalowi można przekazać z budżetu centralnego po prostu dotację w żywym pieniądzu, więc fizycznie tego zrobić się nie da. Natomiast w mediach cały czas, no właśnie, mamy rozpowszechnioną informację, że większość koalicyjna zdecydowała, żeby przeznaczyć pieniądze na media publiczne, natomiast zabrała te pieniądze, czy nie pozwala ich dać na ochronę zdrowia. No to jest po prostu perfidne wykorzystywanie tego, że ludzie rzeczywiście o tym mogą nie mieć pojęcia, że na tym polega ta operacja. To pozostańmy już przy pieniądzach, ale tym razem przy pieniądzach, które tworzą budżet europejski i dokładnie chodzi o podział tych pieniędzy. 20 lutego kolejny szczyt europejski i będą kolejne negocjacje, kolejna tura negocjacji dotyczących budżetu Unii Europejskiej. Polska stoi na stanowisku, że pieniądze z tak zwanego Funduszu Spójności muszą pozostać na takim samym poziomie lub muszą być większe, natomiast nie można ich zmniejszać. Z kolei duże państwa Unii Europejskiej, tak zwani płatnicy netto, mówią, że no, Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, pieniądze są większe, no to jak są większe, to musi być też, jak są mniejsze, to musi być ich mniej w tym funduszu. Panie redaktorze, rzeczywiście do tej pory te negocjacje budżetowe, one polegają na takim starciu tak zwanych płatników netto z beneficjentami netto. Płatnicy netto to ci, co wpłacają więcej niż otrzymują beneficjenci odwrotnie. Więc tutaj jest bardzo trudny kompromis. Ja mam nadzieję, że w tych debatach, które tak naprawdę na nowo się zaczynają z nową komisją, z nowym kształtem Rady, z nowym parlamentem. Pierwsze takie spotkanie na poziomie Rady będzie za chwileczkę w czwartek, że będą użyte tutaj inne argumenty, że oprócz tego zestawienia na stół zostaną położone korzyści ze wspólnego rynku, o tym pani wspomniała. Rzeczywiście dostęp do wspólnego rynku powoduje, że wszystkie kraje członkowskie z tego korzystają, no ale te o silniejszych gospodarkach korzystają bardziej. To ja dopytam, bo bardzo często w debatach, chociażby tych, które są w Polsce, w polskiej przestrzeni publicznej, opozycja przedstawia środki z Unii Europejskiej jako swego rodzaju, nie wiem jak to można nazwać, datek, wsparcie, no niemalże charytatywne. Tak jakbyśmy coś po prostu dostawali i ci bogaci nam dają część swoich pieniędzy. Jak to wygląda? Bo to przecież tak, jedni są płatnikami netto, drudzy beneficjentami, ale przecież te przepływy wyglądają inaczej. No właśnie, ta sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, bo ktoś też zarabia na tym, że ma nasz rynek na przykład, nie tylko nasz. Jeden przykład pokazujący skalę tych przepływów związanych z korzystaniem ze wspólnego rynku. Niemcy 0,88 swojego DNB wpłacają. To spora suma, rzeczywiście, bo to jest około, no powiedzmy w granicach 30 miliardów. Czyli rozumiem takiego PKB niemieckiego, tak? Tak, DNB, czyli dochodu narodowego brutto dokładnie, czyli powiedzmy w granicach 30 miliardów euro, ale ze wspólnego rynku mają ponad 6% ich DNB, czyli ponad 200 miliardów euro, czyli mają blisko siedmiokrotnie więcej niż wpłacają. Holandia i inne kraje. Do tego dochodzą jeszcze przepływy kapitałowe. No w oczywisty sposób. No to przepraszam,
to może warto postawić pytanie, kto jest największym beneficjentem? No, największym beneficjentem netto, uwzględniając nawet tę składkę, ale także korzyści z rynku i przepływy kapitałowe, ponad wszelką wątpliwość są Niemcy. Później pewnie są Francuzi, później pewnie są Włosi, później jest Holandia, Belgia, czyli generalnie największe kraje i generalnie kraje północy. I dopiero na pokazanie tych wszystkich transferów, moim zdaniem, może skłonić tych, którzy płacą składkę, do większego wysiłku finansowego, bo rzeczywiście z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, wszyscy korzystają, tylko te silniejsze gospodarki korzystają bardziej, te słabsze w zdecydowany sposób słabiej. A proszę powiedzieć, kto jest największym zwolennikiem powiązania wypłaty środków unijnych z kryterium tak zwanym praworządności? Pani, ten pomysł powstał na początek w parlamencie i oczywiście jego gorącymi zwolennikami, a nawet twórcami byli europosłowie Platformy. Niestety Janusz Lewandowski jako były komisarz zajmujący się budżetem. A to jest pomysł polskich europosłów? Tak, to pomysł w parlamencie już na początku tej, to znaczy nie na początku, tylko w środku poprzedniej kadencji, wtedy, kiedy zmieniła się władza w Polsce, kiedy pojawiły się te spory prawne, wtedy w Platformie doszli do wniosku, że dobrze by było nastraszyć Polaków powiązaniem przyszłych wypłat właśnie z praworządnością. Problem jest w tym, Polska by się pewnie przed tym nie broniła, pani redaktor, tylko dlatego, że praworządność jest niemierzalna, bo jak ją zmierzyć? Jest warunkowość już w budżecie unijnym. Ta warunkowość jest związana z tym, z przestrzeganiem zasad finansów publicznych, równowagi finansów publicznych. A więc jeżeli jakiś kraj jej regularnie nie przestrzegał, można zatrzymać dla niego pieniądze. Ale to jest określone precyzyjnie. Czyli jeżeli jakiś kraj przekracza deficyt sektora finansów publicznych 3%, wtedy komisja składa wniosek, może złożyć wniosek. No dobrze, ale to jest jasne kryterium. No więc właśnie, ogłasza go każdy urząd statystyczny i Eurostat. Precyzyjnie. I proszę sobie wyobrazić, że w latach 2000 przez chyba 3 czy 4 lata z rzędu Francja oczywiście tego wskaźnika nie trzymała. Wtedy pan Juncker był uprzejmy powiedzieć, no dlaczego komisja nie występowała z takim wnioskiem, bo to Francja. I weźmy teraz sytuację niemierzalną, bo co będzie określało, że w danym kraju jest praworządność? Artykuł w Gazecie Wyborczej i na tej podstawie będziemy podejmowali decyzje? Więc w sytuacji czegoś niemierzalnego, no będziemy mieli kryteria uznaniowe. Ktoś będzie uznawał, że w jakimś kraju nie ma praworządności i będzie rozpoczynał procedurę i blokował środki finansowe. Poza tym, wie pani, pojawia się pytanie, no dobrze, jeżeli przyjmiemy, że jakiś kraj jest niepraworządny, to od niepraworządnego kraju będziemy brali składkę? I tutaj stawiamy kropkę, ale tylko na antenie radiowej Jedynki. Przypominam, że gościem programu Pierwszego Polskiego Radia jest pan Zbigniew Kuźmiuk. Ciąg dalszy tej rozmowy na stronie oraz w mediach społecznościowych radiowej Jedynki. My rozmawiamy dalej. To w takim razie, no, to rzeczywiście jest tak, że trudno jakby sformułować kryteria, które by później pozwalały zmierzyć praworządność i ocenić ten poziom praworządności. Być może stworzyć jakiś ranking nawet w ramach Unii Europejskiej w poszczególnych państwach. No ale dobrze. I jak to jest w tej chwili? Na ile ten pomysł, jaki ten pomysł ma poparcie. Ale już może wyjdźmy z Parlamentu Europejskiego. Ale muszę powiedzieć, bo w tej sprawie zostały stworzone przepisy. Na skutek nacisku Parlamentu Komisja Europejska przygotowała odpowiedni projekt. On przeszedł przed Parlament większością głosów. No i teraz tak naprawdę zajmuje się nim Rada. Jest próba i moim zdaniem premierzy powinni tak do tego podejść, żeby ewentualne przepisy w tym zakresie, jakie one ostatecznie będą, przyjmować razem z budżetem. Czyli jednomyślnie. Czyli premierzy uznają, szefowie rządów, głowy państw ewentualnie, bo w niektórych krajach tak właśnie jest, że dobrze, my godzimy się na takie inne liczby związane z przyszłym budżetem i jednocześnie jakoś tam opisaną praworządnością. Natomiast tutaj jest próba obejścia tego mechanizmu, że oddzielnie będzie budżet, natomiast te przepisy przyjmiemy podwójną większością, jak to wynika z traktatu lizbońskiego. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. No ale
kluczem do tego wszystkiego, no jest ta mierzalność. Moim zdaniem tu się nie da opracować takich kryteriów. No to są takie sugestie, czasami słyszę je w parlamencie. No przed czym się bronicie? Tak naprawdę chodzi o to, żeby komisja miała nadzór nad racjonalnym wydawaniem pieniędzy. No ale na Boga, żeby racjonalnie wydawać pieniądze europejskie, to na straży stoją systemy prawne państw członkowskich, no i jeszcze jest policja, że tak się wyrażę, unijna, która te rzeczy, nadużycia w tym zakresie bada. Przecież u nas, jeżeli dochodzi do nadużyć, jeżeli chodzi o wydawanie środków unijnych, to mamy tak policję, prokuraturę, CBA i tak dalej, i co jakiś czas tego rodzaju sytuacje się zdarzają. Więc to oczywiście nie o to chodzi. Chodzi o kij polityczny, żeby walić w rządy, których się nie lubi. A wiadomo, jakich rządów się w Brukseli nie lubi i w jakich się będzie szukać uchybień, potknięć i tak dalej, i tak dalej. A w sytuacji, kiedy nie ma obiektywnych kryteriów, to tak naprawdę każdy incydent w Polsce może być wykorzystany do tego, żeby zablokować środki finansowe. Co więcej, te pomysły, żeby omijać państwo, no spotkali się prezydenci dużych miast i mówią, no właśnie, w związku z tym, że będziemy uzależniali pieniądze od praworządności, to dla dużych miast wydzielmy pulę, i ona będzie przekazywana bezpośrednio z Brukseli. No, panie redaktor, no, w tym uczestniczył między innymi pan prezydent Trzaskowski, pewnie pod tym podpisałaby się pani prezydent Gdańska. No to są dopiero pomysły skandaliczne. Przecież Polska w konstytucji to unitarny kraj. Jak w ogóle można wyjść z takim pomysłem, jednocześnie biegając w koszulce z napisem Konstytucja? Panie pośle, ja się zapytam w takim razie jeszcze o to, na ile ta debata, no nawet nie debata, bo to już chyba 11 debat było, temat polskiej praworządności, na ile i w ogóle podgrzewanie tej sprawy, na ile to jest argument albo taki używany do nacisku na Polskę w sprawach negocjacji budżetowych? Ależ nie ulega wątpliwości, że te duże kraje to jest im naprawdę na rękę. Te przedłużające się debaty, ten artykuł 7, to jest ewidentnie osłabienie pozycji negocjacyjnej Polski w tych wszystkich rozmowach. To jest uderzanie w Morawieckiego. Morawiecki może przedstawiać różnego rodzaju pomysły i rzeczywiście jest niesłychanie aktywny w tych pomysłach. No bo jako człowiek ze świata finansów pokazuje im na przykład, no, dochody z VAT-u nie są dochodem budżetu unijnego, ale są dochodem budżetów narodowych. Pokazuje, uszczelnijcie VAT, my uszczelniliśmy, mamy o 70 miliardów więcej. Jak każdy z was przeprowadzi takie operacje jak my, to będziecie mieli więcej pieniędzy w budżecie i będziecie mieli więcej na składkę. No ale no to przy tego rodzaju dyskusji, kiedy widać, że on ma rację, no to się... No ale słuchaj, no ale przecież wy macie potężne kłopoty z praworządnością. No, macie tutaj procedurę w Radzie, w parlamencie już 11 debata. Ileś rezolucji wam poświęcone? Co tam się u was dzieje? Weźcie się wreszcie za to. Zostaw te finanse. Przypilnuj praworządności w Polsce. Ewidentnie to jest uderzenie w nasze interesy i oni robią to cynicznie, z pełną świadomością skutków. A jeszcze, no właśnie, tego rodzaju pomysły jak pomysł Trzaskowskiego. Ba, Lewandowski tam w tej rezolucji napisał, że no jeżeli... Mówimy o Januszu Lewandowskim europośle, tak, bo on był twórcą tego sprawozdania w sprawie tego uzależnienia przyszłych wypłat od praworządności, że wprawdzie dla kraju pieniądze można zatrzymać, ale beneficjenci mają je dostać. Czyli tak naprawdę kraj karany jest trzy razy. Wezmą od niedemokratycznego, niepraworządnego kraju składkę. Po drugie zatrzymają mu pieniądze, mu przynależne z budżetu unijnego i jeszcze ten kraj z własnego budżetu będzie musiał wypłacić beneficjentom pieniądze. Przecież to jest po prostu kuriozalne, ale to jest forsowane na poziomie parlamentu. A proszę powiedzieć, bo pan mówi o aktywności polityków opozycji, ale też o tym, że no, jeżeli taki argument się pojawia i ten argument praworządności, no, są debaty na temat Polski, one są po prostu, stają się faktem. Gdyby tej aktywności nie było, gdyby polscy europosłowie zachowywali się, nie wiem, tak jak ostatnio francuscy, tak? Czyli wewnątrz kraju, na swoim terenie, w naszej debacie publicznej bijemy się ostro, natomiast jeżeli to jest na zewnątrz, to nie ma zmiłuj i nikt nie rozmawia, nikt nie krytykuje Francji bez względu na to, czy mu się podoba prezydent, czy nie. Gdyby tak było w Polsce, to myśli pan, że ten argument praworządności
byłby podnoszony? Na taką skalę na pewno by nie zaistniał. Na taką skalę ponad wszelką wątpliwość by nie zaistniał. Naprawdę jestem w stanie obronić tezę, że to, co się stało, to, co przygotowała komisja i ostatecznie przyjął parlament w tym zakresie, było głównie z inspiracji polskich europosłów. Czyli, że gdyby polscy europosłowie z różnych frakcji po prostu stanęli ławą za Polską, tak jak Francuzi, to debaty by pana zdaniem w ogóle tematu by nie było. Absolutnie tematu by nie było. Na taką skalę nie wykluczam, że komisja o coś by zapytała, ale gdyby nie było inspiracji parlamentarnej, to w oczywisty sposób tego by nie było. No przecież to nie jest tak, że posłowie Platformy mają taką siłę rażenia, no ale skoro w swojej frakcji to przeforsują, no to największa frakcja, do tego Lewica, tam jest też kilku posłów, przeforsują to w swojej frakcji i pozostali już nie mają nic do powiedzenia. Natomiast no właśnie, była próba wprowadzenia debaty o Francji, próba wprowadzenia debaty o Holandii czy o Belgii, gdzie przez rok nie ma rządu i w oczywisty sposób tam od lewa do prawa nikt na ten temat w żadnej frakcji. Jest poważny problem z Maltą, prawda? I są bardzo ciężkie zarzuty wobec... Dla IPP to policzek. No, w tej debacie ostatniej reprezentantką IPP, głos w imieniu IPP, miała Maltanka, gdzie zamordowano dziennikarza i w to morderstwo jest zamieszany wicepremier ich rządu. Wprawdzie ona jest z APP, a tam jest rząd lewicowy, no ale to jest po prostu skandal, że Maltanka mówi w sytuacji, kiedy tam się morduje dziennikarzy umoczony jest w to, że tak powiem brutalnie, maltański rząd. Maltanka uczy nas praworządności. To są rzeczy niepojęte, a Platforma się na to godzi. Bardzo dziękuję. Pan Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Sygnałów Dnia. Bardzo dziękuję. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.